Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat warszawskich wieżowców. Jak się okazuje, wieżowiec Warsaw Unit został pierwszym wieżowcem w Polsce w całości zasilany zieloną energią. Warszawski wieżowiec znalazł się w gronie najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie wieżowców w Europie. Na czym polega jego wyjątkowość i jakie są najciekawsze informacje na temat wieżowca Warsaw Unit? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem Jest pierwszy wieżowiec w Polsce w całości zasilany zieloną energią. Autorstwa pana Bartosza Motorka oraz artykuł na portalu sweco.pl pod tytułem Pierwszy taki biurowiec w Polsce, Warsaw Unit, z certyfikatem WELL na poziomie Platinum. Autor artykułu nie podpisał się. Warszawskie wieżowce swoją panoramą urozmaiciły krajobraz stolicy. Inwestorzy budujący wieżowce coraz śmielej idą w stronę technologiczną i ekologiczną w najnowszych inwestycjach. Można tutaj przytoczyć budowany słynny już wieżowiec The Bridge, który zgromadził wiele znaczących certyfikatów jakościowych. Jednak dzisiaj materiał na temat wieżowca Warsaw Unit. Wysokościowiec jest inwestycją firmy Gelamco i został zaprojektowany przez polsko-belgijskie pracownie architektury. Wieżowiec powstał na działce przy Rondzie Daszyńskiego, między ulicami Prostą, Pańską i Wronią. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku i zakończyła w maju 2021 roku. Wysokość całkowita wieżowca wynosi 202 metry, a do dachu sięga 180 metrów. Powierzchnia użytkowa wieżowca wynosi około 59 tysięcy metrów kwadratowych. Jak podaje portal urbanity.pl, Warsaw Unit posiada wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym m.in. falującą na wietrze fasadę kinetyczną w formie smoczej łuski, czy Skywall Warsaw, czyli podniebny, w pełni przeszklony taras widokowy z opadającą podłogą. Ostatnie medialne informacje wskazują, że wieżowiec Warsaw Unit stał się pierwszym w całości zasilanym zieloną energią wieżowcem w Polsce. Jak informuje portal urbanity.pl, biurowiec docelowo zostanie zasilony przez 10 MW zielonej mocy z farm fotowoltaicznych. Jak dalej informuje portal urbanity.pl, jest to pierwszy wysokościowiec w Polsce, który w całości jest zasilany zieloną energią, pochodzącą z farm fotowoltaicznych. Cytując za portalem urbanity.pl, czysta energia zastosowana w warszawskim wieżowcu pozwala na redukcję ponad 50% emisji CO2 w globalnym cyklu użytkowania budynku oraz 70% zużycia mediów. Zdalne farmy fotowoltaiczne to elektrownie słoneczne, które powstają w lokalizacjach, gdzie panują optymalne warunki do produkcji energii ze słońca. Wytworzona w nich energia jest rozliczana przez koncesjonowany podmiot odpowiedzialny za bilansowanie. Farmy powstały w kilku regionach Polski: w województwach opolskim, pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. Jak podaje portal sweco.pl, wieżowiec Warsaw Unit jako pierwszy i jedyny budynek w Polsce uzyskał certyfikację WELL na najwyższym możliwym poziomie – Platinum. Warszawski biurowiec znajdujący się przy Rondzie Daszyńskiego jest też pierwszym tak dużym obiektem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z certyfikatem WELL Platinum i tak wysokim wynikiem – 99 na 100 punktów. Firmy coraz chętniej zaczynają inwestować w najnowocześniejsze rozwiązania architektoniczne. Jednak według mojej wiedzy energia pochodząca z paneli fotowoltaicznych jest tylko częściowo ekologiczna. W samym procesie produkcji energii jest zeroemisyjna, nie powoduje dwutlenku węgla ani żadnych zanieczyszczeń. Problem jest jednak w produkcji samych paneli fotowoltaicznych, do których produkcji zużywa się często ważne surowce, takie jak selen, krzem oraz german. Warto dodać, że przy produkcji paneli fotowoltaicznych
Dwutlenek węgla jest wydzielany do atmosfery. Jednak CO2 nie jest największym problemem, ponieważ nie jest to gaz trujący i istnieje wiele innych związków chemicznych, dużo bardziej zanieczyszczających naszą atmosferę. Jednak panele fotowoltaiczne są ważną alternatywą dla pozostałych źródeł energii. A wy co sądzicie na temat wieżowca Warsaw Unit oraz o postępującej modzie na ekologię w nieruchomościach? Jestem ciekawy waszej opinii. Proszę o zostawienie jej w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.